do hymnu. Całej społeczności uczniowskiej mam zaszczyt serdecznie powitać wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość, aby świętować Dzień Edukacji Narodowej. Serdecznie witam panią dyrektorę Ewę Wysocką, panią wicedyrektor Agatę Sebastianowicz, prezydenta miasta pana Tomasza Andrukiewicza, członka zarządu powiatu łódzkiego, panią Małgorzatę Kopiczko, radnego powiatu łódzkiego, pana Andrzeja Zdanowskiego, emerytowanych nauczycieli, którzy zaszczycili naszą uroczystość swoją obecnością, rado pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły, oraz uczniów. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Ewę Wysocką. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozwólcie państwo, że kilka słów skieruję do państwa. W piekło codziennego życia nikt z nas nie zastanawia się, jak wygodne jest nasze życie. 2,5 miliona lat temu pradawni używali tylko narzędzi kamiennych, a my mamy do dyspozycji krajalnice, maszynki elektryczne, gwoździarki pneumatyczne, frezarki numeryczne, komputery. Nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez samochodu. Jedyne, co nam zaprząta umysł, to jak szybko, jak daleko, jak jeszcze wygodniej. A przecież pierwszy pojazd mechaniczny o napędzie parowym powstał we Francji w 1770 roku. Nie mknął z prędkością 435 km na godzinę, nie miał 1217 koni mechanicznych pod maską, nie przyspieszał od 0 do 100 w 2 sekundy. Wspomnijmy także o wygodzie, jaką mamy, poruszając się luksusowymi autami. Z podgrzewanymi, skórzanymi siedzeniami, chłodziarkami na napoje, systemem parkowania, ABS-em, ASR-em, klimatyzacją, poduszkami powietrznymi, różnymi czujnikami, a to napięcia pasów, a to deszczu, a to jeszcze innymi. Czy człowiek tak mobilny przetrwałby bez elektryczności? Spójrzmy, jak kiedyś trzeba było radzić sobie z mrokiem. Zapominamy, że Thomas Edison opatentował żarówkę w 1879 roku. Już nie żarówka tradycyjna, nie halogenowa, nie świetlówka kompaktowa świeci w naszych domach, tylko LEDy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Nagroda Nobla z dziedziny fizyki w 2014 roku została przyznana za wynalezienie właśnie niebieskich diod LED. Uczeń prezentuje właśnie pochodnię stylizowaną na dawną, ale wykonaną właśnie z takich niebieskich diod LED. Są to prace uczniów. Elektryczność ułatwia nam funkcjonowanie i upraszcza wykonywanie różnych czynności. Sprzątanie, gotowanie, prasowanie. Pranie przy pomocy tary efektownie wygląda tylko na teledysku Donatana i Cleo. Świat dziecka również został ogarnięty myślą techniczną. Dziś nie szmacianka jest najlepszą przyjaciółką małej dziewczynki, a interaktywna lalka, która tańczy, mówi, a nawet śpiewa. Pomysłowość naszych kolegów nie zna granic, a to jeden ze sposobów na rozdanie słodyczy. Thank you.
Zatkać. Pani dyrektor, drodzy nauczyciele, uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dziękuję za zaproszenie. Jeden z najstarszych murów w naszym mieście, od kilkudziesięciu lat trwa kształcenie wszystkich tych, którzy chcieliby wykonywać dobry zawód. I mam pytanie do uczennic i uczniów, bo wiem, że są dwie uczennice. Wy lubicie swoją szkołę? Lubicie czy uwielbiacie? Ja nie mam wątpliwości, że tę szkołę lubicie, ponieważ wielokrotnie byłem świadkiem tego, jak wam zależy na tym, żeby Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych rozwijał się i miał możliwość kształcenia na miarę XXI wieku. I życzę wam tego, uczniom przede wszystkim, wam, którzy będziecie niedługo wchodzili na rynek pracy, żeby tej pracy nie zabrakło, a to kształcenie, które się odbywa tutaj w Mechaniaku, dawało szansę na to, że będziecie poszukiwanymi fachowcami w Ełku i w regionie. Mam nadzieję, że na uniwersytecie tutaj powstanie Wydział Mechatroniki, który ma być afiliowany właśnie w Ełku i będziecie mogli kontynuować naukę. I pani dyrektor, a pani chciałbym z okazji Dnia Edukacji Narodowej podarować coś, co wyciągnąłem z zapasówki. To jest pióro Parkera z napisem Ełk tu wracam, wygrawerowanym, po to, żeby podpisywała pani najlepsze decyzje dla tej szkoły, stopnie w klasach, w których pani uczy, żeby były najwyższe. I chciałbym, żeby tym długopisem podpisywać też te projekty, które będą służyły rozwojowi tej szkoły, żeby w tym miejscu ona się jak najbardziej rozwijała. A wszystkim życzę dobrych dni i dobrej pracy w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Tak jak pan prezydent, drogie uczennice, drodzy uczniowie. Jestem nauczycielem, uczę historii, ale mam w swoim życiorysie taki miejsce do tego, co tutaj u was się dzieje. Jestem mechanikiem z wykształcenia średniego, skończyłem techniką mechanizacji rolnictwa. I powiem szczerze, że to, czego się nauczyłem, wykorzystuję całe życie. I chociaż nigdy nie pracowałem w zawodzie mechanika, to naprawdę mechanik to jest człowiek, który dużo wie o funkcjonowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Tutaj pani dyrektor mówiła, że kiedy pierwsze maszyny powstały. Pierwsze maszyny nie powstały. Pierwsze maszyny stworzyli mechanicy. I dlatego uważam, że takie szkoły jak wasza powinny trwać jak najdłużej. No i jak na razie udaje się to i miejmy nadzieję, że szkoła trwać będzie dalej. Bo naprawdę mechanicy, czyli wy, jesteście wszystkim nam bardzo potrzebni, żeby to wszystko, co wymyślono i co nas otacza, dalej dobrze funkcjonowało. Także życzę wam, żeby w tym roku szkolnictwa zawodowego, no, żebyście jak najlepiej, nie tylko jak najlepsze mieli stopnie, ale jak najwięcej się nauczyli, a żeby wasza szkoła, tak jak do tej pory, kształciła dalej fachowców i dalej mogła się rozwijać. Dziękuję. Jak widać, reprezentuję emerytów tej szkoły. W związku z tym na początku chcę podziękować pani dyrektor, całej społeczności szkolnej za zaproszenie nas na to symboliczne spotkanie z okazji Święta Edukacji Narodowej. Powiem szczerze, że nie miałem zamiaru występować, ale podobało mi się wystąpienie pani dyrektor, takie nietypowe. No i to, co tu chłopcy pokazali, śmiałem się, cieszyłem, aczkolwiek cukierkiem po głowie obrywam, ale to słodkie wszystko było, także w porządku. Chcę trochę nawiązać do tego, co powiedział pan prezydent i pan przed chwilą przede mną mówiący. Chcę, żebyście wiedzieli, że oto jest trzech bardzo sympatycznych gości, troje gości, przyjaciół tej szkoły. Nie będę wyjaśniał szczegółów. Jak ktoś zechce, to się dowie. To są przyjaciele naszej, waszej, mojej, czyli naszej szkoły. Proszę się nie dziwić, że ja tutaj dziękuję za to zaproszenie, pani dyrektor, bo w
Więc jeśli ktoś pracował w tej szkole 20, 30 albo nawet ponad 40 lat, tak jak ja, no to jest ze szkołą emocjonalnie związany i nie jest to obojętne dla mnie, na przykład, co się w szkole dzieje. Nie przechodzę obojętnie obok budynku, zawsze po tych oknach popatrzę i tak myślę, no co tam jest w środku, ja tu na ulicy, co tam się dzieje w środku. Także dziękuję wszystkim. I teraz na imieniu, skoro już jestem przy głosie, imieniu własnym emerytów, no złożę chyba Państwu, całej społeczności, wszystkim osobom życzenia. Przede wszystkim życzę tego, co my najbardziej emeryci, starsi ludzie, cenili zdrowie. Co prawda młodzi nie myślą o tym, bo uważają, że każdy zdrowy musi być i koniec, i prawidłowo i tak. Ale dla nas to zdrowie jakoś ucieka, trzeba go gonić. Czasem sporo kosztuje, ta modlitwa finansowa. Także cenicie zdrowie, tego wam życzę. I to jest pierwsze moje życzenie emeryta. I drugie, też tak trochę nawiązuje do tego, co pan dyrektor Zdanowski powiedział. No tak, żeby tu za bardzo życzę wszystkim nie nadziei, ale pewności tu pracującym w szkole, żebyście mieli tę pracę cały czas, żebyście o tym nie martwili się, żebyście byli spokojni, żebyście wierzyli w to, że do emerytury ta praca w tej szkole będzie. Bo praca, co to dużo mówić, nie tylko człowieka uszlachetnia, tak się mówi ogólnie, ale przecież no, daje możliwość egzystencji, założenia rodziny, wychowania dzieci, spełniania wszystkich potrzeb, takich osobistych, rodzinnych i tak dalej, i tak dalej. Stracić pracę to jest tragedia. I ja już jako starszy człowiek, wiecie, tak z ubolewaniem patrzę na to, że tylu Polaków tuła się po świecie w charakterze, może powiem zbyt ostro, przesadnie, w charakterze parobków i służących, zamiast pracować tu u siebie w ojczyźnie. Ale jeśli już ktoś będzie musiał wyjechać, a wczoraj czytałem, wiecie, w internecie, taki poprzeprowadzono sondaż wzdłuż młodych ludzi, to 85% młodych ludzi deklaruje, że chce wyjechać za granicę, żeby szukać pracy. To jest tragedia. No ale już jak będzie, to trudno. Tylko w związku z tym mam taki apel i takie życzenie do koleżanek i kolegów nauczycieli. Wychowujcie tą młodzież wam powierzoną nie tylko na dobrych fachowców, o czym tu przed chwilą była mowa, ale także na dobrych, mądrych, uczciwych i patriotycznych Polaków, żeby będąc nawet za granicą wiedzieli, gdzie są ich korzenie, żeby byli dumni z tego, że są Polakami, że pamiętali o tradycji, o kulturze, o religii swojej. Wiecie, czasem trafia mi się jakiś artykuł na temat grup Polaków mieszkających od wieków, od pokoleń. Na przykład na Syberii jest taka grupa, w Turcji, w Ameryce Południowej, Północnej, gdzie po tylu latach pokolenia minęły, a oni rozmawiają po polsku, cieszą się z polskości, myślą o Polsce, zachowują kulturę i tradycję. Tego życzę i proszę nauczycieli, żebyśmy o tym też w stosunku do młodzieży pamiętali. Młodzieży zaś życzę, może nie samych szóstek, bo to by była przesada, no ale tam 5,5, tak, w tych okolicach prawie. A w ogóle wszystkim tu obecnym życzę powodzenia w pracy, w życiu prywatnym, osobistym. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję za umożliwienie zabrania głosu. Nagrody zarówno dla nauczycieli, jak i pracowników tej szkoły, aby taki mały gest z
mojej strony mógł być odzwierciedleniem mego podziwu dla Państwa i wielkiej wdzięczności, bo szkoła to nie dyrektor, ale pracownicy tej szkoły, uczniowie, rodzice, cała społeczność, która nas wspiera. Także pierwszą nagrodę, one są takie same prawie, więc nie ma różnicy, ale chciałabym tą nagrodę podarować pani Agacie Sebastianowicz, dyrektorowi tej szkoły, która w ostatnim roku jej bardzo mocno zwiększyły się obowiązki, a mimo wszystko cały czas mnie wspiera i pomaga, także dziękuję bardzo i zapraszam. Następna nagroda jest przeznaczona pani Joannie Kuczyńskiej, naszej całowiczce, która zawsze wspiera mnie, pani pomagała mi doświadczenie i bardzo jest bardzo sympatyczną koleżanką. Nagroda przeznaczona jest dla pani Małgorzaty Pichtel, również nauczycielka. Nie tylko matematyki, ale i przedsiębiorczości. Również w tym roku bardzo mocno nas wspierała. Nie tylko w tym roku, ale w ogóle. Ale co roku nie można wszystkich nagradzać, więc dopiero teraz. Gratuluję. Przeznaczona jest Swietłanie Ołdakowskiej, naszej pani od języka angielskiego. Tu ona organizuje konkursy, stara się, żeby nasi uczniowie, jeśli już muszą wyjechać albo nie mogą zostać tu w Polsce, żeby płynnie posługiwali się językiem obcym. Także gratuluję. Następna nagroda jest przeznaczona pani Annie Supińskiej, nauczycielowi przedmiotów zawodowych. Ania od ubiegłego roku prowadzi naszą szkolną stronę internetową, wspiera naszych uczniów, przygotowuje ich do egzaminów zawodowych. Mam nadzieję, teraz jeszcze jest jej bardzo trudno, ponieważ Ania będzie poszerzała kręgi naszej ojczyzny na zasadzie potomstwa. Także gratulujemy. I pomimo, że jest jej bardzo ciężko już, i tak przychodzi do pracy, pracuje i nie chodzi na żadne zwolnienia, tylko nas tutaj wspiera. Także dziękuję i gratuluję. Następną osobą jest pan Edward Ramatowski, również nauczyciel przedmiotów zawodowych. Nie daliście mi powiedzieć, więc teraz jest ciszej, mogę powiedzieć. Pan Edward przygotował pracownię. Jak wiecie, mamy nowy projekt. Projekt, który jest wart prawie 1,5 miliona. Są to zajęcia dla uczniów podnoszące ich kwalifikacje. Dotyczy to tak naprawdę elektroniki, ale pan Edward, w związku z tym, że potrzebna była pracownia, razem z uczniami przygotował tą pracownię pod względem elektryki. Czyli zrobił całą instalację, oczywiście zgodnie z podstawą programową. Jednak wymagało to od niego dużo wysiłku, ponieważ to wszystko trzeba było ładnie rozrysować, przygotować. Uczniowie mogli się dużo nauczyć. Jeszcze raz gratuluję. Następna nagroda.
nagroda jest przeznaczona dla pana Andrzeja Garusa. Chyba nie ma pana Andrzeja. Nie widzę. W każdym razie powiem państwu, że do niedawna pan Andrzej Garus był wicedyrektorem tej szkoły. Pomimo tego, że niestety musieliśmy zrezygnować z jednego stanowiska wicedyrektora, pan Andrzej dalej nas wspiera, pomaga, ma mnóstwo pomysłów, za co serdecznie dziękuję. I to niestety są wszystkie nagrody, jeśli chodzi o nauczycieli. Zostały jeszcze nagrody, nie wcale gorsze, ale podzielone na grupy pracowników. I w tym momencie poproszę panią Marię Agnieszkę Leniec, naszego sekretarza szkoły. Pani Marylka pilnuje sekretariatu, niestety ktoś musiał zostać na straży, stąd jej tutaj nie ma. Następną osobą jest pani Dagmara Jesion-Truchel, nasza główna księgowa, pomimo tego, że mamy... Pomimo tego, że mamy nowy projekt, niestety ten projekt trzeba rozliczyć. Dla pani Dagmary zwiększyła się ilość obowiązków, niestety nic więcej. W związku z tym w tym momencie chciałabym ją tą nagrodą wyróżnić i trochę zrekompensować poświęcony czas. Panią Dagmarę wspiera zawsze pani Basia Fischer. W związku z tym zapraszam również panią Basię. Do pani Basi też się nie da. Ciekawości. Także tak jak powiedziałam, pani Basia wspiera nas bardzo mocno, tutaj panią Dagmarę i też pomimo zwiększenia obowiązków nic się dla niej więcej nie zmieniło. Następną osobą jest pani Beata Kowalewska, nasza pani lekarz. Niestety od kilku lat na pani Beatce spoczywa obowiązek wszelkiego logowania naszych uczniów i na egzaminy zawodowe, i na egzaminy maturalne. Teraz państwu powiem, że na koniec roku będziemy mieli takich egzaminów 20. Więc 20 razy pani Beatka będzie musiała wszystkich po kolei włącznie z PESEL-ami zalogować i otworzyć nowe bazy. Pomimo znowu dodatkowych obowiązków nic więcej się niestety nie zmienia. Niestety musieliśmy dokonać reorganizacji. I o ile wcześniej nasi pracownicy mieli bardzo dużo pracy, to teraz mają jeszcze więcej. Dużo pracy, ponieważ już nie mamy, panią woźną, ale już nie mamy dozorców. W związku z tym wszystkie obowiązki dotyczące sprzątania obiektu naszego dookoła szkoły, posypywania w zimę trzeba będzie odśnieżać, posypywać chodnik i to wszystko spocznie na tej niewielkiej grupce osób, która nam została i dlatego chciałabym państwu serdecznie za to podziękować i wręczyć nagrodę i ponieważ jest to mała grupka, poproszę wszystkie osoby, które wyczytam. Pani Wanda Sor, pani Grażynka Sobolska,
Tylko dopowiedzieć chcę, korzystam z okazji, że jest pan prezydent tutaj wśród nas. Panie prezydencie, w imieniu swoim i wszystkich nauczycieli w Wełku, pewnie w okolicy, dziękujemy za życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Panie prezydencie, naprawdę to jest sympatyczna niespodzianka, kiedy się znajduje w skrzynce pocztowej, a na przykład z żoną, no, prezydent pamięta. Ale tu już rozmawiam, ja myślałem tylko ja, a to się okazało, że wszyscy otrzymują nauczyciele. Także w imieniu wszystkich nauczycieli, panie prezydencie, za ten taki sympatyczny gest bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pocznij.
kategorii Big Box, aktualny mistrz Polski, Daniel Kucharski, zapraszam. Zenonki 2014. W kategorii Zgrywus nominowani zostali pan Andrzej Gerus, pan Sebastian Chładun oraz pan Radosław Koniecki. Zgrywusem został pan Radosław Koniecki. Wielkie brawa! Radosław Koniecko? Najprawdopodobniej go nie ma, także przechodzimy dalej. W kategorii Pracuś nominowani zostali pan Tomasz Dąbrowski, pan Jan Wawiórka oraz pani Justyna Wilczewska. A w reali żeś zatankował? Pracusiem został pan Tomasz Dąbrowski. Wygląda na to, że również nieobecny. Przechodzimy dalej. W kategorii Modnisia Modniś nominowani zostali pan Andrzej Gerus, pan Sebastian Chładun oraz pan Jan Wawiór. Modnisiem został pan Andrzej Gerus. Kategorii Fryzurz nominowani zostali pan Sebastian Chładun, pan Janusz Limberger oraz pan Edward Romatowski. Fryzusiem został pan Janusz Limberger. W kategorii Milady and Gentlemen nominowani zostali pan Tomasz Dąbrowski, pani Ewa Kisłowska oraz pan Edward Romatowski. Zwycięzcą tej kategorii został pan Edward Romatowski.
W kategorii opoka nominowani zostali pani Katarzyna Chrystuk, pan Piotr Borowski oraz pani Anna Dąbrowska. Opoką został pan Piotr Borowski. Pozostała jeszcze najważniejsza kategoria. W kategorii Złota Róża nominowani zostali pani Katarzyna Chrystuk, pani Anna Ciołkowska, Joanna Jaczyńska oraz pani Izabela Wantuch. Złotą Różę otrzymuje pani Izabela Wantuch. Gratulacje! Niech żyją długo i szczęśliwie. Zenonki 2014 dobiegły końca, a przed nami Bartłomiej Klejno i menuet G-moll Jana Sebastiana Bacha. Pracownicy oświaty. Kierujemy do Was wyrazy wdzięczności i podziękowania za żmudną, codzienną, często syzyfową pracę, za trud, zaangażowanie i poświęcenie, za cierpliwość i wyrozumiałość okazywane nam na co dzień, za wiarę w nas, potrzebujących Waszych rad i wskazówek. W tym szczególnym dniu serdecznie życzymy wszystkim zebranym dużo zdrowia i cierpliwości, sukcesów w pracy i odporności na niepowodzenia, pomyślności w życiu. Niech słowa poety będą wyrazem naszej wdzięczności i podziękowania. Przed nami Michalina Dąbrowska i wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pod tytułem Wiersz o wielkiej wdzięczności. W życiu to takie proste. Przyszedł człowiek, rękę uścisnął, podziękował, ale w poezji trudniej. Poezja to trudne słowa. Uścisk dłoni to jedna chwila, gest paru sekund. Ale poezja ma być jak drzewo, co się schyla nad nurtem naszego wieku. I ptaki mają być na tym drzewie, i promieni słonecznych wiele. Ja w tym wierszu wypowiadam całego siebie. Dla Was i o Was, nauczyciele. Fizycy i matematycy, poloniści i biologowie, pochwałą Waszej pracy śpiewam w gorącym słowie. Bezmierny mój dług wdzięczności, więc strof mi trzeba, jak słowcu grająca kapela, aby rozgłosił się, rozniósł po całym kraju wysiłek nauczyciela. Jakże nie pisać wiersza, jakże nie płonąć w podzięce, za dar największy, za wiedzę. Nasz świat jest słonecznym światem, nasz świat na wiedzy stoi. Dlatego dziś wieczę o światę, o przyjaciele moi.
Albert Blatter's is gone, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the scars are all closed with the world she can get what she came for. Sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the moon, there's a sign that says sometimes all of our thoughts are misgiven.